Cześć, ja jestem Sarge i witam was serdecznie w pierwszym odcinku serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima. Jest to najnowsza, trzecioosobowa gra akcji z otwartym światem, osadzona w realiach feudalnej Japonii i za produkcję tego tytułu odpowiada studio Sucker Punch, które w ostatnim czasie powinniście kojarzyć przede wszystkim za sprawą serii Infamous. Tutaj dostajemy grę, w której przenosimy się do XIII wieku. Właśnie rozpoczyna się inwazja Mongołów na Japonię, a pierwszym celem jest tytułowa wyspa Tsushima. Głównym bohaterem jest samuraj Jin Sakai, który jest jednocześnie bratankiem Shimury, czyli władcy wyspy Tsushima. No i jak możecie się domyślać, Jin Sakai będzie starał się jakoś przeciwstawić mongolskim siłom, aby bronić honor wyspy Tsushima, a także zamieszkujących ją samurajów. Jest to prawdopodobnie ostatni tak duży, zapowiadany od dłuższego czasu ekskluzyw na PlayStation 4 jeszcze przed premierą PlayStation 5, więc zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Zagramy sobie w pełnej polskiej wersji językowej. Gra ogólnie ma dużo opcji ustawienia języka. Można grać z polskimi, angielskimi, japońskimi głosami, wieloma innymi językami. Aczkolwiek już z doświadczenia wiem, że zawsze większość z was chce polskiego dubbingu, dlatego też na takie rozwiązanie się zdecydowałem, a więc zapraszam was do oglądania. Imperium Mongołów najechało nasz dom. Są bezwzględni. Bezlitośni. I niestrudzeni. Osiemdziesięciu samurajów przeciwko armii. Walczymy, by spowolnić inwazję. Dzisiaj umrę za mój lud. Muszą ich być tysiące. Stawimy czoła śmierci i obronimy ojczyznę. Tradycja. Odwaga. Honor. To nam przyświeca. Jesteśmy wojownikami Tsushimy. Samurajami! Panie Adachi, idź, złam ich ducha. Hej! No widać, że Mongołowie naprawdę tutaj atakowali przeważającymi siłami. Najeźdźcy! Wyślijcie najlepszego wojownika! Nada, czynina! Jestem Harunobu Adachi, potomek legendarnego Yoshinobu Adachi. Okej, nawet mu nie pozwolił dokończyć. Samurajowie! Chcecie się poddać? Ci tchórze nie zasługują na litość. Bez litości! Tak! Zatuszimy! No nie, trzeba chyba mówić, jak ważny dla samurajów jest honor.
przestrzeganie też określonych zasad. Te zasady, można powiedzieć, że zostały tutaj złamane przez Mongołów. Cierać, panie Sakai. Nawet jeśli mamy zginąć. Na rozkaz, panie Shimura. A więc Jinowi teraz towarzyszy właśnie jego wuj, Shimura. Albo na odwrót, to Shimurze towarzyszy sam Jin, Sakai. Tyle tylko, że faktycznie wygląda na to, że siły wroga są przeważające. Ludzie! Musimy zabić przywódcę Mongołów! Wszyscy za mną! Ale oczywiście będziemy starali się za wszelką cenę obronić wyspę. Więcej mongolskich psów! Zabić ich! Okej. Zapoznać się w ogóle ze sterowaniem. Na materiałach przedpremierowych ogólnie bardzo dobre wrażenie sprawiały animacje. W trakcie walki szczególnie. Tutaj też już można to zaobserwować, tak wstępnie. Potraktowano to z dużą pieczołowitością. Mongolskie posiłki! Tak swoją drogą, czy ja mogę podejrzeć sobie właśnie sterowanie? No tutaj mamy trochę, jest też mocny atak, unik, skok, blokowanie. No warto to było sprawdzić, bo tak szczerze mówiąc, gra na początku nie wyświetliła nam zbyt wielu informacji na temat sterowania właśnie. Więc bronimy się, możemy też unikać ataków ewentualnie. Jeszcze jeden. Pomóżmy przy okazji wujowi. Chyba wszyscy, przynajmniej na razie. Zostaliśmy tylko my! Jest tylko jedno wyjście. Znaleźć przywódcę i zabić go tutaj. Będziemy walczyć razem do końca. Wiem. Totalna masakra. Rzeczywiście tak to wygląda, jakby Japończycy, samurajowie byli tutaj bez większych szans. Jest ich po prostu za mało, żeby się obronić przed Mongołami. Tam! Mongolski wódz! Jestem gotów. Skończymy to razem. To nie wyszło za dobrze, delikatnie mówiąc. Wuju. O kurde. Początki naszego bohatera w tej grze nie napawają optymizmem. Wuj został schwytany, wielu samurajów zabitych. Jestem Kotun, kuzyn Kubilaja, wnuk Chingisa.
świecie. Jesteś wojownikiem. To jasne. Całe życie ćwiczyłeś i wygrałeś w bitwach, które inni by przegrali, tak? Ale kiedy ty ostrzyłeś swój miecz, to wiesz, jak ja się przygotowywałem. Uczyłem się. Znam wasz język, tradycje i wierzenia. Wiem, które wioski zająć, a które spalić. Zapytam cię jeszcze raz, samuraju. Chcesz się poddać? Poddanie się zdecydowanie nie wchodzi w grę, jeśli mowa o samurajach. Okej, ale tylko go ogłuszył, co? Tymczasem jest jeszcze Jin. Łatwo się nie podda, co? Wydaje się, że on właśnie będzie jedyną nadzieją samurajów tutaj, na tej wyspie. Okej, ale budzimy się zupełnie w innym miejscu. Chyba, że to jakiś sen, no ale nie wydaje się. Jak ja się tu... Nie wydaje się, bo jednak jesteśmy ranni, prawda? Ktoś się starał, żebym przeżył. Okej. Wygląda na to, że ktoś nas tutaj przyprowadził. Żadnej broni, tylko zapasy. Muszę ruszać dalej. Niestety, jesteśmy zupełnie bezbronni. Mongołowie. Oj, fatalnie to wygląda. Przejęli okoliczne tereny. No my tutaj raczej nie zeskoczymy. Zobaczymy, co będziemy w stanie zrobić. Ktoś mnie ocalił. Ukrył mnie tu. Może ma mój miecz. Dobrze by było miecz odzyskać, na pewno. Uniknij wszczynania alarmu. Nie zobaczą mnie. Są ślady. Prowadzą do środka. Szukaj dom w poszukiwaniu swojej katany. No dobra. Tutaj coś jest. Ktoś ostrzył swój miecz. Wojownik? Domyślam się, że dla samuraja też jest... Moja zbroja. Domyślam się, że dla samuraja też jest bardzo ważne, aby odzyskać swoją własną katanę. Uszkodzona. Lepsze to niż nic. Od czegoś trzeba zacząć, jak to się mówi. Środka! Już! Jak twoje rany? Możesz biec? Tak. Chyba tak. Gdzie mój miecz? Nie tutaj. Zajmę się tym. Schowaj się. O, nie krzywdź mnie!
Ci oto mnich! Ryż! Mam trochę ryżu! Proszę, weź! Okej, trzeba jej przyznać, że niezła z niej aktorka. Ktoś ty? Yuna. Chcesz swój miecz? To chodź. Jak długo spałem? Mongołowie zdążyli już podbić połowę wyspy. To sytuacja bardzo nieciekawa. Yuna! Cii, nie teraz. Niech to na ziemię. Ostrożnie. Chodźmy. Tędy. Ale ilu ich tu jest? Nie możemy jej pomóc. Mogę ocalić resztę. Teraz to my musimy samych siebie ocalić. Pan Shimura był ze mną na polu walki. Dito, zapomnij. Yuna, czekaj. Pan Shimura jest moim wujem. Jesteś Jinem Sakai? Bratankiem Dito? Muszę wiedzieć. Czy on przeżył? Tak sądzę. Wróg go wziął w niewolę. Gdzie go zabrali? Na wschód, wybrzeżem. Do zamku Kaneda. Muszą go tam trzymać. Świętują zwycięstwo. Mógłbym ich zaskoczyć. Zabiją cię! Albo uratuję pana Shimurę. On odeprze Mongołów w kierunku morza. Skontaktuj się z szogunem. Wezwie posiłki. Nie po to cię wyleczyłam, żebyś poświęcał swoje życie. Więc dlaczego? Nie mogłam dać ci umrzeć. Potrzebuję cię. Pan Shimura może pomóc całej wyspie. Jest jedyną rodziną, jaka mi została. Chodźmy. To się wydaje teraz najważniejsze, żeby właśnie Shimurę uratować. Tędy. Nie. Rzeźnicy. Chodź, teraz mu nie pomożemy. To jest najgorsze, co? Uwaga! Jeźdźcy, gotowi do bitwy. Jeżdżą po całej wyspie. Biorą wieńce. Zabijają. Nikt im się nie postawi? To rolnicy, nie żołnierze. Tędy. Kurde, kręcą się wszędzie. Nie pozostaje nic innego, jak chodzić za Yuną. Ruchy. Ale okej, przeszliśmy, na szczęście. Niech to. Oczyścili drogę. Jeśli przejdziemy, na pewno nas zobaczą. Zaryzykuję. Chwila, wóz. Dobra, rzeczywiście są skupieni. Chodź! Na tym wozie. Więcej straży. Ruszymy dachami. Tutaj! Chodzisz po dachach, grabisz pola bitewne. Złodziejka. Biorę to, co mi potrzebne. Jak moja katana. Sprzedałam za jedzenie i leci. Że co? Spokojnie. Znajdziemy kupca i odzyskamy, co twoje.
Bez katany niestety nie jesteśmy za wiele w stanie zdziałać. Przed nami długa droga. Weź tyle, ile udźwigniesz. To czyjś dom. Ten ktoś już nie wróci. Okej. Mamy zbieranie zapasów, już takie powolne zaznajamianie nas z tym, co będziemy też robić z czasem. Pamiętajmy, że to jest gra z otwartym światem. Będzie mnóstwo takich różnych elementów rozgrywki, na które trzeba będzie zwrócić uwagę. Wiadomo, że początek jest liniowy, ale to się prędzej czy później zmieni. No i szukanie zapasów też będzie konieczne, jeśli będziemy chcieli na przykład coś sobie wytwarzać, coś ulepszać. Tędy. No ale tutaj to chyba wszystko. Kupiec miecza mieszka niedaleko stąd. Toru! Cholera, dranie go znaleźli. Stań na czatach. Przeszukam dom. Odpowiedzą za to. Może ukrył twoją katanę w środku? No dobra. Musi tu być. Sprawdzimy to na pewno. Znajdź swoją katanę. Zbierz to może tutaj. Ale jeszcze przeszukam. Jakieś zapasy jeszcze udało się znaleźć. No dobra, zobaczmy tu. Jestem Jin Sakai, bratanek wielkiego pana Shimury. I nie jestem tchórzem! Twój wróg nie dorasta ci do pięt. Ale brak ci samokontroli. Ćwiczyłem. Bronią swego ojca? Miecz klanu Sakajów. Ratował ludzi i przynosił pokój. Kto ci to zrobił? Nikt. Nauczę cię, jak się bronić. Umiem walczyć. Aby opanować ostrze, powinieneś opanować swoje emocje. Dam radę, wuju. Pokaż. Czyli mała retrospekcja. Zobaczmy, co potrafisz. Spróbuj mnie trafić. Tak, wuju. Atakuj, teraz! Retrospekcja połączona z samouczkiem. Spróbuj mnie trafić. Podejdź bliżej. Jeszcze to pchnięcie. Dobrze. Gdybyś tak walczył, wróg nie poturbowałby cię z taką łatwością. To nie była uczciwa walka. Wyobraź sobie, że wrócił skończyć to, co zaczął. I użyje każdej dostępnej sztuczki. Jak się obronisz? Sprowokuję go. Jest większy, ale wolniejszy. Będę mu umykał. Poczekam, aż się zmęczy i pokonam go jednym cięciem. Dobrze. Samuraj musi zawsze pamiętać o cierpliwości i dyscyplinie. Nawet kiedy przeciwnik ucieka się do podstępów. Zapamiętam, wuju. A teraz przebij się przez moją obronę. Pokaż, jak odważnym wojownikiem jest Jin Sakai. Okej. Coś takiego. Czyli najpierw przełamujemy obronę mocnymi ciosami. Pojawia się ten pasek i możemy dobić.
Dość! Poddaję się! Pozwoliłeś mi wygrać. Nieprawda. Gdyby to był prawdziwy miecz, nie żyłbym. Naprawdę? Nie okłamałbym cię, Dzinie. Teraz dla odmiany spróbuj zablokować moje ataki. Nie będę dawał ci foru. Dobrze. Dobry blok. Boli. Możemy zrobić przerwę? To jeszcze nie koniec. Wykorzystaj hart ducha i zignoruj ból. Dobrze. Okej, okay, czyli możemy się wyleczyć. To twoje zdrowie. Jest wskaźnik twojego hartu ducha. Wykorzystuj go, aby się leczyć i używać specjalnych umiejętności. Zdobywaj hart ducha, zabijając wrogów, parując ataki i używając innych zaawansowanych umiejętności. Musisz nauczyć się parować. Poczekaj, aż się poruszę. Kiedy zaatakuję, wykonaj blok. Dobrze parujesz. Coś takiego. Dobra forma, Dzinie. Coraz lepsza. Musisz złapać oddech? Trzeba więcej niż dziecka, żebym się zadyszał. Zatem sprawdźmy, jak bronisz się przed włócznią. Zrób unik, a potem wyprowadź kontratak. Pamiętaj, unik, potem kontratak. Świetny unik. Czyli takie ataki, których się nie da zablokować. Widzisz, nie ma broni, ani wojownika, którym nie dasz rady. Dziękuję za lekcję, wuju. To jeszcze nie koniec. Dzinie Sakai, zaszczycisz mnie sparingiem? Nie chciałbym cię skrzywdzić. Jeśli jesteś taki pewny, możemy go urozmaicić. Pierwszy, który trafi 5 razy, wybiera posiłek. Abyś lubił ośmiornicę. To zobaczymy. Oczywiście bloki się nie liczą. Dobrze, Dzinie. Udało się skontrować. Masz duży pod... No i było przełamanie obrony też. Na różne sposoby można starać się trafić wroga. Zanim zjemy, mam jeszcze jedno pytanie. Od pokoleń nasze rodziny żyją według kodeksu. Powiedz, jakich cnót przestrzegamy. Lojalności wobec pana, kontroli nad emocjami i... Przecież wiesz. Honoru, by walczyć odważnie i bronić dziedzictwa klanu Sakajów. To słowa twego ojca. Co honor znaczy dla ciebie? Chyba... chronienie innych. Tych, którzy sami nie mogą walczyć. Masz dobre serce. Ale najpierw musimy pokazać, że służymy panu z odwagą, prawością i samokontrolą. To nie jest takie proste. Nie mówię, że jest. Walczę z tym każdego dnia. Ale musimy dawać przykład ludziom, zachowując wierność kodeksowi i swoim przekonaniom. To właśnie znaczy honor. Ach, no też samuraj! Mamy towarzystwo. Dobrze. Masz swój miecz. Gdzie znajdę konia? Stajnia jest niedaleko. Tędy. To myślę w takim razie, że w dalszą drogę wyruszymy w kolejnym odcinku.
Mamy trochę taki przedsmak tego, czego się możemy spodziewać w tej grze, no, zwłaszcza tutaj pod kątem systemu walki, a jak ta historia się dalej będzie rozwijać, przekonamy się w najbliższym czasie. Możecie zatem dać znać w komentarzach, jakie są wasze pierwsze wrażenia. Zostawcie też kciuka w górę, jeśli chcielibyście więcej Ghost of Tsushima na kanale. I jeśli jeszcze tego nie robicie, to możecie też mój kanał zasubskrybować, aby na bieżąco dostawiać powiadomienia o kolejnych materiałach pojawiających się tutaj na bieżąco. Na razie z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia.